Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To druga niedziela po Narodzeniu Pańskim. Pierwsze czytanie jest z Mądrości Syracha. Jest to gdzieś z czasu 180 przed Chrystusem w wersji hebrajskiej lub 120-117 roku w wersji greckiej, ponieważ hebrajska wersja została przetłumaczona na język grecki. To czytanie mówi o mądrości, która ma swoje zakorzenienie w Bogu. Mądrość, która jest cechą samego Boga i która zamieszkała wśród narodu żydowskiego. Czytam. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu, otwiera usta na zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się przed jego potęgą. Syrach tu mówi, że ta mądrość jest upersonifikowana, czyli przyjmuje postać człowieka. Czytam dalej. Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. Mądrość ma wymiar wieczny. Rozbiła namiot wśród narodu żydowskiego. W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo. Narodem, który szczególnie jest wybrany do przyjęcia tego daru mądrości odwiecznej, jest Izrael, naród wybrany. W tym narodzie zapuściła korzenie w jego dziedzictwie. Ta mądrość swoje urzeczywistnienie otrzymuje w przyjściu na świat Jezusa Chrystusa. To Jezus jest tą odwieczną mądrością, która jako Słowo Boże przychodzi do człowieka. I czytam u świętego Jana z Ewangelii, która powstała gdzieś około 90 roku życia, 90 roku po Chrystusie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Jezus jest tą odwieczną mądrością, która rozbiła namiot w Izraelu, w swoim człowieczeństwie, czyli w ludzkiej naturze. Ta mądrość to życie, ona niesie życie. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Święty Jan mówi, że ta mądrość jest światłością dla ludzi. Wskazuje drogę, prowadzi i to prowadzi do życia, pełnego życia, prawdziwego życia, wiecznego życia. To Słowo odwieczne, które jest tą mądrością Boga, przyszła na świat i wszystko przez to Słowo się stało, a bez tego Słowa nic się nie stało, odwiecznego Słowa. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. To jest ten dramat tego świata, że nie wszyscy chcą przyjąć to Słowo odwieczne, które przynosi życie, przynosi prawdę, przynosi światło, czyli zrozumienie ludzkiego życia. Człowiek się zamyka na to światło, aby pozostać w ciemnościach, czyli w grzechu i śmierci, w przestrzeni zamkniętej. Natomiast Słowo Boże, odwieczna mądrość otwiera nas w tej rzeczywistości na perspektywę wieczną, zbawczą. Dlatego święty Jan apostoł dalej pisze: z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce, podczas gdy prawo, czyli Tora, zostało nadane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Łaska i prawda. W Jezusie przychodzi do nas miłość Boga, ale i pełnia prawdy. To w Jezusie człowiek dopiero może zrozumieć siebie, swoją godność, swoje życie, swoją wolność, ale i otrzymać pomoc do realizacji wspaniałych wymiarów człowieczeństwa, pełnego człowieczeństwa. Właśnie w świetle Słowa Bożego, Bożej mądrości odwiecznej, człowiek odkrywa prawdę i nią się staje bogaty, a zarazem staje się wewnętrznie wolnym i jest zdolny promieniować tymi najpiękniejszymi wartościami i ludzkimi cechami, najpiękniejszymi,
miłość, czułość, przebaczenie, dobroć, szacunek, służba, poświęcenie. Takie cechy wyzwala w nas odwieczne Słowo Boga, czyli Jezus, jako również odwieczna mądrość, która przynosi światło i życie. Podobnie i święty Paweł w liście do Efezjan. Ten list został spisany gdzieś około 62 i 64 roku po Chrystusie, w tym czasie. Święty Paweł wychwala Boga za to, co czyni dla ludzi. Mówi, niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swojej woli. I dlatego święty Paweł mówi dalej, że modli się, aby Bóg dał nam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Ducha mądrości, odwiecznej mądrości. I mówi, niech da wam światłe oczy serca, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. To, co w Jezusie otrzymujemy, przerasta te wymiary tego świata doczesnego. Choć ich nie wyklucza, ale właśnie pomaga je głębiej rozumieć. Dlatego ludzie, którzy przyjmują dosłownie Ewangelię, Słowo Boże, Jezusa, stają się ludźmi bogatymi wewnętrznie, w mądrość, w taką jasność myślenia, w prawdę, która im pomaga w tym świecie mądrze żyć, a zarazem mądrze działać twórczo. Dlatego z Ewangelii rodzi się szacunek dla człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Szacunek dla chorych, dla cierpiących. Dlatego posługa Kościoła, choćby w wymiarze caritas, jest służbą na rzecz potrzebującego człowieka w danej sytuacji, czasami trudnej. Tylko właśnie Ewangelia uzdalnia człowieka do cywilizacji i kultury miłości i życia. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam na Eucharystię, bo w niej spotykamy się z żywą osobą Jezusa, który jest źródłem naszej mądrości i życia. Szczęść Boże.